Hola, głodomory! Hiszpania to ulubiony kierunek na podróże mój i mojej rodziny. Podobnie jak klopsiki są naszym ulubionym obiadem. Więc postanowiłem połączyć jedno z drugim i stworzyć przepyszne danie, które za chwilę wam pokażę. A będą to klopsiki w sosie pomidorowym podane z patatas bravas i aioli z pieczonego czosnku. A partnerem mojego odcinka jest mlekowita masło klarowane. Zanim przejdę do przygotowywania pysznego mięsa na klopsiki, muszę wrzucić do piekarnika czosnek, który będzie w międzyczasie się piekł. To właśnie z niego później przygotuję przepyszny hiszpański sos aioli. Czosnek kroję na pół, dzięki temu się szybciej upiecze i układam w żaroodpornym naczynku. Taki czosnek to jest po prostu genialna sprawa. On podczas pieczenia traci tą taką swoją agresywną ostrość i staje się wręcz słodziutki, no i bardzo przyjemny w zapachu. Układam jeszcze odrobinę tymianku. Poleję odrobiną oliwy, dzięki temu on nie tylko będzie się piekł, ale pięknie przyrumieni. Ostatnia rzecz, którą dodam do czosnku, to odrobina soli, która go zmiękczy podczas pieczenia. No i siup do piekarnika. 200 stopni, około 15 minut i czosnek będzie gotowy. Biorę się za mięso. Tradycyjnie, jak każde pulpety, zaczynam od posiekania w kostkę cebuli. Cebula łączy ze sobą kotlety na całym świecie. O. I teraz muszę ją zeszklić na patelni. Właściwie to podsmażyć na suchej patelni. Chodzi o to, żeby wydobyć jak najwięcej tego słodkiego smaku z cebuli. Mogę ją zostawić na parę chwili, tylko zerkać, czy się nie przypala, a w tym czasie zajmę się doprawieniem mięsa. Papryka wędzona. To jest bardzo charakterystyczna przyprawa dla całej Hiszpanii. Dodaję jej całkiem sporo. Do tego sól, ale soli nie za dużo. Za chwilę wam pokażę dlaczego. Otóż dorzucę tutaj sporą ilość czarnych, krojonych oliwek. Hiszpańska kuchnia jest bardzo aromatyczna, dlatego dodam tutaj sporą ilość ziół. Uwielbiam zapach świeżego tymianku, szczególnie gdy dostanie temperatury. Zupełnie inaczej wtedy pachnie. Dodam jeszcze świeżego oregano. Niektórym bardziej może się kojarzyć z włoską kuchnią, przede wszystkim z pizzą czy makaronami, ale uwierzcie mi, że Hiszpania też tą przyprawą pachnie. No i spora ilość czosnku. Nie wyobrażam sobie hiszpańskiej kuchni bez tego dodatku. Zawsze myślałem, że to ja używam dużo czosnku w kuchni, ale po pierwszych wakacjach w okolicach Alicante szybciutko mnie wyprowadzono z tej myśli. W każdym moim daniu staram się wam pokazać jakiś patent. Hiszpanie nauczyli mnie wykorzystywać stary, czerstwy chleb bardzo fajną metodą. Otóż obierają go ze skórki, czym starszy, tym lepszy, po czym tą białą część rwą na kawałki i dodają do farszu. Nie tak jak u nas w Polsce, moczą wcześniej w mleku, tylko w takich kawałkach. Podczas smażenia ten chleb staje się lekko chrupiący i świetnie wypełnia całego pulpeta. Zresztą chyba każdy kraj ma swój pomysł na wykorzystanie czerstwego pieczywa. We Włoszech jedna z najcudowniejszych sałatek opiera się o grzanki i pomidory. Ostatni kawałek chleba, no i czas dodać cebulę. Chodźcie, popatrzcie. Ona się przyrumieniła, ale się nie usmażyła, nie wypiła żadnego oleju. Natomiast stała się dużo słodsza. Dosypuję do całości. No i oczywiście muszę dodać jajka, żeby te pulpety po usmażeniu dalej zachowały swoją formę pulpeta. Jeszcze odrobina pieprzu w końcu. Hiszpania to kraj z temperamentem. Więc i potrawy takie muszą być. Mogę zabrać się za wyrabianie mięsa. Mięso połączyło się pięknie z pozostałymi składnikami. Mogę zacząć formować pulpeciki, które będę za chwilę smażył. Więc najpierw rozgrzeję patelnię, a na niej masło klarowane. Od niedawna pojawiło się gotowe do kupienia w sklepach, a najfajniejsze w nim jest to, że się nie spala tak jak zwykłe masło. Czyli mogę spokojnie zająć się formowaniem pulpetów, a tutaj masełko będzie się podgrzewało. Aby mięso podczas formowania pulpetów nie kleiło się do dłoni, najlepiej mieć obok miseczkę z lodowatą wodą. I moczymy rączki, po czym formujemy kotleta.
ostatni pulpecik wylądował na patelni i pozostaje mi tylko przyglądać się temu dzikiemu, mięsnemu tańcowi w tym maśle klarowanym. Muzyka gra, a mięsko się rusza. Gotowe pulpety przełożę teraz na bok i zajmę się przygotowaniem sosu. Tego tłuszczu, który tutaj pozostał na patelni, absolutnie nie wylewam. Tutaj jest smak, tu jest aromat, który użyję za chwilę właśnie do pysznego sosu. Bo przecież te pulpety i tak będę w nim dusił. Do sosu potrzebuję cebulę, którą kroję w drobną kostkę. Dokrajam sporą ilość czosnku. No i czerwona papryka, przecież Hiszpania z niej słynie. Warzywa teraz muszę przesmażyć. Teraz podczas smażenia warzywa zbierają ten cały aromat, który został na patelni po smażeniu pulpecików. Można powiedzieć, że wręcz otulają się tym smakiem. Do już ładnie zeszklonych warzyw mogę teraz dodać płatki chili piekielnie ostre i paprykę wędzoną, którą wcześniej dodałem do mięsa. I chwilę jeszcze przesmażam te przyprawy, aby wyciągnąć z nich jak najwięcej smaku. Czas na napój, który mam wrażenie, że Hiszpanie delektują się od rana do wieczora, czyli białe, wytrawne wino. Będę je teraz odparowywał jakieś 2 do 3 minut. Chodzi o to, żeby powstał tutaj gęsty, warzywny, winny sos, do którego dorzucę krojone pomidory. No i gotowy. Muszę jeszcze tylko doprawić odrobiną soli. I wiecie co? Mogę zanurzać w sosie pulpety. Mięso już gotowe, ale wyobrażacie sobie jeść pulpeciki bez ziemniaczków? Ja też nie. W Hiszpanii bardzo popularne są patatas bravas. Pokażę wam teraz, jak je zrobić. W misce mam wcześniej na wpół twardo ugotowane ziemniaki. Dodaję do nich teraz skrobi kukurydzianej, która podczas smażenia sprawi, że ziemniaczki będą mega chrupiące. Następnie wrzucam je do gorącego oleju i smażę około 7 minut, aż się przyrumienią. Złociste, chrupiące, wyglądające niczym malutkie sztabki złota patatas bravas są gotowe. Pozostało jeszcze zrobić tylko aioli z pieczonego czosnku. Pięknie przypieczony czosnek niesamowicie pachnie w całej kuchni. I teraz zobaczcie, jak z łatwością wyciągnę te wszystkie ząbki z łupiny. Otóż wystarczy, że delikatnie ścisnę, bo one się już same podczas pieczenia odkleiły. I wrzucam je do pojemnika. Do czosnku dodaję teraz żółtka oraz spory chlust oliwy. I wszystko razem muszę zmiksować, aż powstanie gęsty, pyszny, czosnkowy sos o nazwie aioli. Przepyszny, a dzięki temu, że czosnek został wcześniej upieczony, to nie ma tego agresywnego smaku, ale taka czosnkowa słodycz, którą wszyscy kochają. Mogę podawać i się zajadać. Aioli zawsze podaje się obok ziemniaczków, żeby można było je maczać. No i do tego te wspaniałe pulpeciki. No i tak właśnie wygląda prawdziwy, rodzinny, hiszpański obiad z polskimi, lokalnymi produktami. Prosto z Lewiatana. Teraz muszę tego spróbować. Czy na pewno wyszło? Oh my god. Słuchajcie, tu nie ma co gadać. Jak najszybciej wbijajcie na naszego bloga po pozostałe przepisy, które cały czas wrzucamy i urozmaicamy. Gotuję z Lewiatanem. Zapamiętajcie to hasło.